24. sesja rozpoczęła się wystąpieniem burmistrza pana Jana Koziołka, który poinformował radnych o najważniejszych problemach związanych z kontaktami z zagranicznymi partnerami, którzy chcieliby zainwestować swoje pieniądze na terenie gminy Wolsztyn. Burmistrz zaprezentował formy współpracy z Niemcami. Na temat kontaktów z Danią i Holandią wypowiadał się zastępca burmistrza pan Rogoziński, a o współpracy z Francją, oprócz pana Rogozińskiego, mówił również pan Ryszard Kurb. Poinformowano również radnych o tym, że wstępne umowy o współpracy z Niemcami, Danią i Holandią zostały już podpisane. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie dyrektora PGKiM pana Bajera, który przedstawił sytuację finansową przedsiębiorstwa. Poinformował zebranych o stanie robót remontowych na terenie oczyszczalni ścieków. W czasie sesji podjęto też uchwałę o budowie ponadgminnego wysypiska śmieci komunalnych oraz o sortowaniu odpadów tematycznych przemysłowych. Sporo czasu zajęło wydanie radnym opinii na temat wprowadzenia w centrum Wolsztyna opłat za parkowanie pojazdów samochodowych. Myśl uchwały Rady Miejskiej opłatami za parkowanie objęto ulicę Poznańską, 5 stycznia, Rynek, Kościelną i Roberta Kocha. Opłaty pobierane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem czwartku, w godzinach od 9 do 17. W dni targowe, czyli czwartki, w godzinach od 8 do 7 możliwość i w soboty w godzinach od 9 do 14. Stawka za parkowanie będzie wynosić 1 zł za godzinę. Istnieje możliwość wykupienia abonamentu tygodniowego lub miesięcznego w kasie Urzędu Miejskiego lub u inkasenta. Są to wskazujące odbioru przez Państwa przez cały okres. Przez cały okres, nawet międzysesyjny. I może spotkanie Pana Wysława, że ja mu osobiście zacząłem odpowiedzieć, jak przyszły do województwa zielonogórskiego.